W tym filmie, widzowie, wbiłem znowu na rapy, na boks PvP. Nie mogłem się doczekać i tęskniłem za tym serwerem niesamowicie. Pokazałem wam, jak zarobić i nie stracić pieniędzy przed aktualizacją albo po prostu po aktualizacji, no bo każda aktualizacja idzie tym samym schematem. Zawsze trzeba coś sprzedać, coś kupić, żeby na tym wyjść na plus. Oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. Wleciał konkurs na rapy, boksa, subik, like, w komentarzu swój nick z Minecrafta, na którym grasz na serwerze rapy.pl. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. Widzowie, nawet nie wiecie, jak bardzo się stęskniłem za tym, żeby to powiedzieć. Ale witam was na Box PvP na serwerze rapy.pl. Naprawdę, kurczę, taki przestój, tak mi jest brak tego serwera. No bo tak to przez ostatnie prawie że miesiąc ponad, no były daily filmy właśnie z rapów, ale przez to, że nie ma tej aktualizacji, musiałem sobie zrobić przerwę, no i pograć gdzie indziej. No niestety, powiem wam, że po prostu znudziły mi się sety Lorda Voldemorta, czy po prostu 30. I wydaje mi się, że wam też się znudziło, bo patrząc na to, ile jest ludzi aktualnie na rapach, no, no jest ogromny spadek, 700 osób tylko na boksie, jak na standardy rapów. No jest to bardzo słaby wynik, ale oczywiste jest to spowodowane tym właśnie, że no czekamy wszyscy po prostu na aktualizację. No i widzowie, jest to najprawdopodobniej ostatni film przed aktualizacją i chciałem wam tutaj tak zaspoilerować, w sensie powiedzieć wam, co macie się, musicie zrobić, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, żeby nie stracić waszych ciężko zarobionych pieniędzy tutaj, nie? A na samym początku zostawcie lajka, suba, losujemy rapy boksa, więc idealnie, jak na nowe sety wam się coś takiego przyda, rapy boksik. Jak widzicie, ja itemów nawet nie mam i zaraz wam wszystko wytłumaczę. No i oczywiście też przelogujemy się na moje drugie konto, na którym gram od zera do koksa bez wydawania pieniędzy, no bo tam też oczywiście będę musiał się zabezpieczyć przed utratą pieniędzy. Więc no co, widzowie, jak widzicie, sprzedałem wszystkie swoje przedmioty nie bez powodu, no bo jeśli wleci aktualizacja, wszystko straci po prostu na wartości i tak mi się wydaje, że to jest po prostu no oczywiste. Dajemy sobie od najdroższych, jak widzicie, wszyscy sprzedają swoje itemy 30, 30 jedynki, no bo jeśli wlecą nowe sety, te sety stracą na wartości, a na pewno pieniądze stracą na wartości, więc no co, jeśli macie jakieś itemy, zaufajcie mi, naprawdę zaufajcie, nie stracicie na tym żadnych pieniędzy, no bo na tym się nie da stracić, na tym co teraz wam po prostu powiem. Wydaje mi się, że każda osoba już raczej to zrobiła, ale jeśli wy jeszcze tego nie zrobiliście, no to naprawdę, jeśli macie tam kilka milionów na koncie, zróbcie to. Sprzedajcie wszystkie swoje itemy i za te pieniądze, widzowie, które dostaniecie, miecze, wszystko sprzedajecie, miecze, nożyce, sety, sprzedajecie sobie je na spokojnie i za pieniądze, które będziecie za sprzedaży, po prostu jeśli macie ilość taką, nie wiem, 10 milionów czy coś, fragmenty kosmosu, naprawdę, fragmenty kosmosu dajemy sobie od najniższej ceny po 7 milionów, skupujcie je, naprawdę kupcie sobie, ja nawet sobie teraz też kupię, dam sobie znowu fragmenty kosmosu, czy nawet będę sobie snajpił 7,1 miliona od sztuki, nie ma z tym najmniejszego problemu. Sobie też weźmiemy 7,1, 6,7 weźmiemy sobie, 7,2 też sobie skupimy, no bo dlaczego by nie? No bo oczywiście, widzowie, jeśli wleci aktualizacja, no to te po prostu fragmenty będą po prostu droższe. Wiadomo, jeśli teraz kosztują 7, do aktualizacji obstawiam, że jedna sztuka będzie warta jakieś 20 milionów czy coś. No to po co macie mieć te pieniądze, które stracą na wartości, jak możecie za wszystko sobie kupić nawet, kurczę, 6 sztuk fragmentów kosmosu. Nawet tyle, po prostu żeby trzymać je w ekwipunku i czekać. Bo po aktualizacji ceny pójdą do góry tego typu przedmiotu, no i sobie wtedy na spokojnie sprzedajecie i możecie mieć po prostu, wiecie, pieniądze na nowe sety, po prostu dalej sobie kupicie jakieś sety, czy nawet no cokolwiek, jakiś tam lekki upgrade sobie ekwipunku zrobicie, więc zróbcie to, bo to jest oczywiście taka no podstawowa rzecz. Jeśli macie jakąś tam mniejszą ilość pieniędzy, fragmenty kupujcie i trzymajcie sobie do aktualizacji. Jeśli macie więcej kasy, no to oczywiście, widzowie, co? Itemy eventowe typu, o, kusze, no dobra, to już widzę, że po ptokach, jak widzicie, wszystko zostało wykupione z rynku, no nawet jak tam coś taniej znajdziecie, jakiś tańszy kijek czy coś, też warto jest się tym zainteresować, no bo te itemy będą warte pod miliard, na 100% około miliarda to będzie warte po aktualizacji, bo to są przedmioty, których po prostu zdobyć się już nie da, więc automatycznie ich cena idzie cały czas do góry, więc no co, ja mam na przykład na swoim głównym koncie 8 kij baseballowych, jakieś tam dwie kusze przyciągnienia, oczywiście jeszcze tutaj mam swoją kuszę tutaj, mam jeszcze kijek tutaj, więc no to jest taka bezpieczna opcja, co można sobie kupić, kij oczywiście i ta kusza, no bo ta, nie wiem, kość ogłuszenia, no ona jest taka, no jest, bo jest tak naprawdę, ona nie ma jakiegoś większego znaczenia, ludziom nie zależy aż tak bardzo na tym kości, jak na przykład na tej kuszy, czy właśnie kiju baseballowy, no bo kij baseballowy, jak i kusza, no to są podstawowe przedmioty do klepy się na strefie bez elytr na przykład, nie, więc jak najbardziej warto. No i oczywiście, widzowie, nic innego jak rapy boksy, rapy boksiki oczywiście teraz też bardzo, ależ to bardzo spore ceny rapy boksów, 500 milionów od sztuki, wydaje mi się, że jak popiszecie na czacie, będzie łatwiej, będzie taniej to znaleźć.
znaleźć. Jak nie rapy boksy, no to oczywiście ciśniemy w skrzynki. Skrzynki oczywiście nie czasu. Chociaż czasu pewnie też by tam jakoś wzrosło, ale to jakoś nie ma większego znaczenia. Szukamy oczywiście do gwiezdnych skrzynek, do galaktycznych, jeśli są. Jeśli będą jeszcze darmowe klucze rozdawane, trzeba się oczywiście w to pójść, no bo warto sobie przetrzymać te klucze, nie otwierać ich, no bo drop aktualnie, no jak wiemy, po prostu jest nic nie warty, a kluczyk będzie z aktualizacji na aktualizację drożał po prostu, więc no warto jest. Ja mam jeszcze 21 galaktycznych, no oczywiście 60 rapy boksów mam przygotowanych na aktualizację, więc to będzie można zobaczyć na moim głównym kanale, czyli na koncie Comper, gdzie będzie opening za 1800 zł, bo te rapy boksy są warte 1800 zł i właśnie będziemy sobie je otwierać. No i widzowie, tak naprawdę to tyle. Ja powiem tak, obstawiam, kiedy będzie aktualizacja, strzelając obstawiam wtorek albo poniedziałek. Mniej więcej tak mi przeszło przez uszy, że w te dni ma być aktualizacja. Gorzej być nie może, więc raczej nic nie stracicie na tym, jeśli sobie to kupicie, więc zróbcie to naprawdę. Jeśli macie jakąś odłożoną kasę, kupcie te fragmenty kosmosu i trzymajcie je. Dlatego ja teraz po prostu wchodzę na swoje drugie konto, Mary Baconiary, gdzie gramy od zera do koksa, mamy serię prowadzoną bardzo fajną, no i oczywiście widzowie co? Ja miałem jakąś tutaj kasę przygotowaną, ale nie z tych rzeczy, ja tu mam kilof jeszcze przygotowany, więc ten kilof trzeba sobie go oczywiście najszybciej naprawić i oczywiście go sprzedać, no na ryneczku, nie? Naprawiamy go, kilof 29 pewnie nic nie jest warty aktualnie, stracę na tym też całkiem sporo pieniędzy, 30 jest warta 70, 29 49 milionów, 45 milionów kosztuje, nie, 39, ulala, tragedia, no to za 38 wystawimy, mam nadzieję, że ktoś za tyle to po prostu kupi, no bo kasa jest mi potrzebna, no i w dodatku jeszcze na szybko mogę sobie może coś tutaj zarobić, nie, na tych fragmentach kosmosu, dajemy sobie od najniższej, najtaniej są po 7,2 miliona, za 7,5 stoją, no to poniżej 7 tak naprawdę bierzemy wszystkie te fragmenty od strzała, no bo na tej, na takiej ilości po prostu zarobimy sobie, bez najmniejszego problemu. Tak samo no czekam po prostu, żeby kilof się sprzedał. Nie, mogę pisać czy coś, że kilof 29 na sprzedaż za 38 milionów, licząc na to, że ktoś go kupi jakimś cudem. Chociaż kurczę, szczerze powiem wam, że wątpię. No ale co, no ja będę czekał, muszę to sprzedać przed aktualizacją, no bo tak to no po prostu to nie będzie opłacalne. No i jeszcze w trakcie po prostu będę sobie spamił cały czas ryneczkiem, licząc na to, że akurat uda mi się trafić jakąś ciekawą promocję na jakiś po prostu ten fragmencik, żeby sobie na tym też zarobić, bo wydaje mi się, że tak to nic innego tutaj w swoim ekwipunku nie mam, czego mógłbym się pozbyć, żeby nie stracić na tym po aktualizacji. No nie, no tutaj jest po prostu taka pustka, nie? Jakieś tam sety dwunastki, no to wiadomo, nic nie, totalnie nie warte, więc tak naprawdę mógłbym to wyrzucić na ziemię. Ale tutaj widzę kij baseballowy za 330 milionów, jeśli ktoś by miał, no to można byłoby się zainteresować tym. Już widzę, że cały czas one drożeją, te fragmenty. Na chwilę obecną, jak nagrywam ten odcinek, już to jest 8 milionów po prostu od sztuki. Jeśli ja miałbym zaryzykować, widzowie, do 20 milionów za sztukę, wydaje mi się, że można jakoś tam ryzykować z zakupem. Na pewno 20 milionów po aktualizacji to będzie warte, więc no tam do 20 to jest taka no najbezpieczniejsza, wydaje mi się, kwota. Więcej chyba nie ma co tak naprawdę tam to wystawiać, bo po co? Chyba, że ktoś naprawdę jest odważny, to tam nawet pod 25 milionów od sztuki można po prostu to tam kupować, nie? Patrząc na to, jak to sytuacja wyglądała na serwerze, po prostu przy wcześniejszych aktualizacjach te fragmenty naprawdę zdrożały. Dodatkowo, po tej aktualizacji też pewnie będzie jakiś boost ekonomii, cokolwiek, no to no na minusie na pewno nie wyjdziecie, a jakąś tam kasę na tym zarobicie. No nikt tego, kurczę, mojego pechowego kilofa 29 nie kupuje. Zapomniałem totalnie o nim, że coś takiego mi tutaj się zostało na moim koncie. Za 6,9 wysnajpiony perfekcyjnie, a już po 8 milionów wchodzi. Więc może jeszcze nawet na szybko bym sobie zarobił kasę na tym, tak szczerze. Jeszcze przed aktualizacją. Dobra, szczerze powiem wam, widzowie, że dobiję do 100 milionów sobie tak na spokojnie, obstawiając tutaj, kupując taniec, sprzedając te fragmenty i za te 100 milionów po prostu kupię wszystko, no i przeczekam razem z wami po prostu na aktualizację z tym, no bo to wydaje mi się, że jest najlepsza opcja. Dobra, nawet nie wiem, ta cena się tak tego szybko zmienia, że sprzedał mi się ten kilof w ogóle, cały czas jakby kupuję na te kosmosu fragmenty, tu nagle 7 milionów, nikt ich nie kupuje za 7, ja nie wiem co tu się dzieje, ale wiem, że po prostu to nie ma żadnego znaczenia, bo no to i tak jakby będzie rosło cenowo, więc ja sobie czekam, 5 milionów był, niestety nie udało mi się tego wyhaczyć, bardzo dobra oferta, kolejny za 5, o udało mi się za 5 milionów kupić, więc tutaj no kilka milionów na pewno będzie łatwo zarobione na serwerze. No jeszcze za
za te ostatnie 18 milionów, które mam, chciałbym sobie jakoś kupić je. No nie za 7,8, wiem, że to się opłaca, ale jak już mam zarobić jakąś kasę, to wolałbym troszeczkę więcej. Kolejny za 5 milionów, udało się, kolejny za 5 milionów. Nie wiem, dlaczego gościu tak tanio to wystawia, tak szczerze. Dobra, 7,8 i takie skromne 10 fragmentów kosmosu mam teraz. No i po aktualizacji wydaje mi się, że to będzie warte, kurde, no z 250 milionów, wydaje mi się, że tak, no minimum, więc ja sobie to ładnie tutaj schowam. Dobrze, ten kill off mi się sprzedał całkowicie szybko, no bo tutaj spamiłem ładnie na czacie, że cały czas, że ten ktoś kill off kupił, no i chyba ktoś się zlitował po prostu. Niewykluczone, że to był widz akurat, no bo mój nick tutaj dobrze, doskonale znacie, no ale ja już nie mam na to wpływu, zależało mi na to, żeby to szybko sprzedać, więc sprzedałem. No i co widzowie, ja dziękuję wam za oglądanie, przepraszam, że odcinek taki krótszy, no ale jak dobrze wiecie, czekamy razem na aktualizację i wtedy po prostu wlecimy z mocną daily serią powrotem tak naprawdę na rapy, na który sam się nie mogę doczekać, tak samo jak i chyba wy. Więc korzystajcie z tego sposobu, zaróbcie grube pieniądze przed aktualizacją, no i widzimy się w następnym tygodniu tak naprawdę tutaj na serwerze, bo na 100% aktualizacja będzie po prostu, no już w następnym tygodniu. Dzięki, widzimy się jutro o 15 broni daily, na razie i siema.